W Polsce Ludowej święto obchodzone było uroczyście w latach 1946-1989, a w okresie 1945-1950 był to dzień wolny od pracy. Został zniesiony z wykazu dni wolnych ustawą z 15 stycznia 1951 roku. Główne obchody przeprowadzano na Placu Zwycięstwa lub Placu Defilad w Warszawie. Jednak w wielu miastach jednostki wojskowe wspólnie z samorządami organizują własne obchody święta. Często połączone są z defiladami Wojska Polskiego. Oprócz tego nieregularnie żołnierze polscy biorą udział w paradzie w Moskwie. Znamienne słowa wypowiedziane przez Joannę Szczepkowską brzmiały: 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Nie jest to do końca prawda. Relikty przeszłości mają się całkiem dobrze. Znajdujemy się w Strzemieszycach, tuż obok pomnika czerwonoarmistów. No i mamy okazję porozmawiać z Jurim z Odessy. Przyjechał do Polski do pracy, a jednocześnie jest piłkarzem, tak? No, jest piłkarzem. Juri jest piłkarzem. Czy twoim zdaniem takie pomniki, na przykład jak ten w Polsce, czerwonoarmistów, powinny stać, czy powinno się je usunąć? No moim zdaniem to jest pomnik taki nie samemu systemu, a tylko ludziom, którzy walczyli tu. No nie wiem. Tu bardzo zginęło ludzi i Polaków, i Rosjan, i Ukraińców. Дуже зінили люди. То була валька попросту у вольності краю. То не пам'ятник самій системі, то пам'ятник самим людям, які тут вальчили у вольності. І полякам, і росіянам, і українцям, які в Другій світовій війні вальчили. No właśnie, są to pomniki poświęcone ludziom. Tak. I często w ten sposób się argumentuje, dlaczego powinny pozostać. A jak to jest na Ukrainie w tej chwili? Zwłaszcza po rewolucji, po zmianach. No, takie pomniki zostali, ale pomniki Leninu już nie ma pomników po ostatnich wydarzeniach na Majdanu, prawie na wszystkim poziomie. A takie pomniki, które pozostali jeszcze z II światowej wojny, oni jeszcze jest. Są dużo, dużo jest. Dużo. Jesteś mieszkańcem Odessy, czyli powiedzmy południowej części Ukrainy, tak, która w jakiś sposób bardziej zawsze dryfowała w stronę Rosji, tak? No nie bardziej, nie w stronę Rosji. Południowa Ukraina nigdy nie była do strony Rosji. To tylko wschodnia Ukraina, tam, bo tam było dużo Rosjan mieszka, pograniczna taka. А Полуднева – ні. Вона попросту там було вільні російськомовних людей, а вона не була нігде по стороні Росії. Полуднева Україна нігде не була по стороні Росії. Чили одним словом упам'ятняємо людей, упам'ятняємо видарження, але не гаудуємо системові. В той спосіб можна би повідати. Так, так. На терені нашого воєводства є вільне місць, припомінаючих о червоноармістах. Przenosimy się do Katowic. Data 9 maja zazwyczaj kojarzona jest ze świętem Unii Europejskiej. Dzisiaj odwiedziliśmy cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Nietypowo, gdyż 9 maja na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej jest zlokalizowany w parku imienia Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w Katowicach w 1945 roku, zostali pochowani w miejscu obecnego pomnika powstańców śląskich. Gdy postanowiono wybudować pomnik, prochy żołnierzy przeniesiono w 1967 roku do parku imienia Tadeusza Kościuszki. Cmentarz ogrodzono i ustawiono na nim monument. Z kolei na Ukrainie obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności. Oznacza dzień wolny od pracy. Jest jedynym dniem w roku, kiedy mieszkańcy Ukrainy mogą odwiedzić strefę wokół reaktora w Czarnobylu. 9 maja to data, kiedy udało się ugasić pożar w czwartym z reaktorów. Jak powiedział Juri, mieszkaniec Odessy, pomniki upamiętniają ludzi, którzy zginęli, a nie system.